kolei, co tu mam? To można będzie ostrzyć. Są te ciekawe. Tu jest kapałka. Wyrok wojownika. Dobra, to co mamy do sprzedania? Gniewną stal. Kilofy mi niepotrzebne w takiej ilości. Jakaś laska kapłana. Zbroję mogę posprzedać, te kaski te mi nie są potrzebne już. Szyszkę sprzedamy. Tajemnika. Lekka niepotrzebne. Żadna zbroja też mi nie będzie potrzebna. To jak strój mam cały, to mi nie będzie też potrzebne. Tu mam dużo pazurków do sprzedania. Za dużo, kolego. Ty masz tu do opędzlowania. A weźmiemy to. Sprzedam. Patele sprzedam. Dobra. Czego potrzebuję? Się wyłączył czat. Coś się zepsuło. Coś się znowu spier. Teraz działa. Dobra. To coś będzie w skrzyni? Nie, bo to wszystko mam powybierane. Co? Wyłącz, zaraz się tym zajmę. Dobra. Dobra, po kolei.
Zaraz pójdę, że tamto mi wykuł tą zbroję zajebistą. A ja idę tutaj. O, potworki są. Ja wychodzę z tym. Już niewiele brakuje. To ten mnie zaatakował, ja go zabiłem, bo nie pamiętam. A jest. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia w tej sprawie. Przywróciłeś umęczonemu umysłowi spokój. Przyniosłeś to, co od wieków należy do mojego pana. Uczyniłeś pierwszy krok na drodze ku gwiazdom. Musisz odnaleźć kolejny znak. Szukaj tam, gdzie zaczęła się twoja podróż. A co ja mu oddałem w ogóle? Tą księgę? Nie mam żadnych fajnych eliksirów na ulepszenie jeszcze bardziej siebie. Ja poziom w ogóle 27. Wow. Pamiętam, co ten gościu chciał ode mnie. Cześć, chłopaki. Lepiej się do tego. O, tu ten coś uczy. Klękają przed nim dziwni ludzie. Panie kolego. A, czyli z tobą nic nie mam. Teraz chciałbym pójść do obozu tych, co walczą z orkami, żeby sprzedać mu ten sprzęt cały i się wtedy teleportuje, żeby tą zbroję mieć ze słuski smoka. Nie wiem, gdzie znaleźć tego Monka, kurde. Nawet nie pamiętałem, że takie zadanie mam, ale z czego? Jest tu jeszcze trochę do zrobienia. Hello, my friend. Gotówkę potrzebuję, kolego. A zobaczymy, czy... Co ten chciał ode mnie? Ty nie? Jon Snow. Mam dla ciebie trochę żelazka. No, zawsze do przodu. Dobra, teraz tak. Ani się wasz używać czarów. Spadaj. Nara, chłopaki. Dlaczego masz taką dziwną minę? Wyglądasz, jakbym zbezcześcił na twoich oczach relikwię Adanosa. Ty parszywy złodzieju. Natychmiast oddaj mi tę formułę. A teraz precz z moich oczu. Co? Najebany jesteś, czy co? Obyś w... Śpijany? A ten co tutaj robi? Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. Czekałeś? Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Super. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Jestem ran, tymi słowy przywoł... Pokaż mi. Masz nic ciekawego. Dobra. Idę najpierw sobie zbroję zrobić lepszą. Jeśli myślisz, że... Ty więcej nie powtórzę. Tak długo jak... Musisz uważać na... Niektórzy nigdy się...
wykąpię się przynajmniej. No, panie Kowalu, teraz albo nigdy. Nie ma co tu siedzieć. Aj, żebym nie pomylił się. Widzę, że masz dość, Rudy. Ja bałbym się przy sobie nosić taki majątek w kolonii karnej. No, ale to ty zabiłeś smoka. Pewnie. Dobra. Przyjdź za jakieś 10 dni. Wtedy zbroja powinna być gotowa. Ja się prześpię może, nie? Czy gdzieś łożę? Łożę, leżę. Co mnie zaatakował? Co tu się dzieje? O, bandyta go zaatakował. O, pieniążki. Wszystko ja wziąłem. Dzięki za Rudę. Wypiję za twoje Rudę zdrowie. Ja wziąłem, gnoju. Co chciałem zobaczyć? A ile mam jeszcze Rudy? 3400. Dobra, ja sobie trochę poekspię. O, 20 punktów doświadczenia dostałem. Wow. A za co? Nie wiem za co. Dobra, lecimy. Oj, pomyliłem się. Kurde, ile ja tego poziomu muszę nabyć?
całą rudę wykorzystam. Ale słabo. Ile kasy mam? Dobrze, punkty idą. O, gotówka się skończyła, dobra. Jak stoję z punktacją? O, elegancko. 10 punktów umiejętności mam. Szukasz ku... Nie. No już, zejdź mi z... Bandzior. Się prześpię, nie? 10 dni miało być. Bo nie umrę ze starości. Trzy.
A wstawaj, gościu. Jeszcze 6. Bo muszę zobaczyć potem, ile many już mam. Zostałem zaatakowany. Że mnie zabili tego czasami. O, ja sobie zbiorę. Popatrz, go zaatakował. Bo tu pałka jakaś była. Szlak być! Szlak być. No już! Zejdź mi z drogi! Zawinęłem mu przed nosa. To patrzyłem. No. Kurde, będę wyspany na wieki. Jeszcze jeden dzień. Okej. Okay. No, chłopie, miałeś tyle czasu do kucia. Szukasz ku... Zbroja jest już jest. Gotowa. Nawet... Nie sądziłem, że jestem w stanie stworzyć takie arcydzieło. Ten pancerz to prawdziwe cudo. Jestem. O, mam go na sobie już. Ole, ładny. Nie ma o czym gadać. Zajebisty, jakie kły ma. Wystarczy, na jak w moim imieniu skopiesz kilka orkowych tyłków. Niech ci dobrze służy. Jeszcze raz dziękuję. O, 40. Nie dzień. Jak statystycznie ten pancerz? Ten miał 80, a ten... o kurde, ogniem 150, magia. Tu jest stuwa, pociski. Przed magią stuwa. Nie no, zajebisty jest. Zajebiście wygląda z tym kaskiem, jeszcze kaskiem. No dobra. Ja w drugą stronę. Teraz też mi nie wpieprzy. A, ile miałem? O, zręczność 108. A, bo no tak, bo wziąłem 120. Many 105 mam. Potrzebuję 400 coś. Teraz następnego kręgu chyba 15 potrzebowałem, jeśli się nie mylę, nie? Fajnie, jak tam temu gościowi by się odnawiała gotówka, ten co miał te prawie 10 tysięcy. Dobra, panie Gornie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do... Na początek spróbujemy odbić wolną kopułę. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako mag z kręgu wody i doświadczony wojownik... Zostałeś wybrany do udziału w tej misji. Zajebiście. Pójdę z tobą. Razem może się nam udać. Na początek? A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. Co? Można. Ja sobie tam... Masz makaron gotować, ja potem zjem, jak skończę tu.
No dobrze, chodźmy. Nauczymy tych nieproszonych gości dobrych manier. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. O. Do boju! Witaj! Do boju! A ty idziesz ze mną, dobra, a ty? Witaj! Cornflakesie? A to corn. Cord, jak corn. Co się dzieje? A ty, to szybciej do Perusza, nie? Co idziesz tak po cichutku, powolutku? O, prawie zapomniałem. No. Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. Więc lepiej... W porządku. Zaczekaj. Dobra. Zobaczymy, co pan Wilk ma ciekawego do powiedzenia w tej sprawie. Kozacka ta zbroja jest. A to kto to jest? To jest wilk? Szkodnik. Wilk chyba gdzieś na górze był. Tutaj gdzieś, czy dalej? Mam już dość tej paplety. To nie było zbyt mądre. Tu jest pan Wilk, panie Wilku. Zajmuje. Skupuje skór. O! 1400 bierzemy. Mógł dalej ekspić. Ja ci sprzedam to, co ostrzyłem. Przydadzą ci się. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Musisz uważać. Starczy. Już mam na 14 razy. Ponad 10 tysięcy. Więcej będę miał. Zobaczymy, co on powie. Potrzebuję. Nie mogę ci nic sprzedać. Lares zabił. O, to jeszcze można być lepszą? Jak mogę... Przy drodze do nowego obozu... Dobra, to już wiem o tym. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. O, czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde. Znacznie twardsze niż choćby teraz tak zajebistą zbroję, że już nic nie będzie chyba lepsze. Nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Okay. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. I mówisz mi to wszystko, nie żądając niczego w zamian? No, niezupełnie. Jeśli uda mi się sklecić z tych płytek porządną zbroję, będę bardzo szybko... Bardzo dużo. A, nieważne. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. No i zuch. Chcesz jeszcze mi coś powiedzieć? O czym powinienem wiedzieć? Przyniosłem ci kilka tych... To za mało. Nie przynieś mi A, za mało. Mam już dość tej paplaniny. No dobra. Jest tu ktoś, kto jeszcze handluje, bo ja bym sobie... Kto to był? Szkodnik. Ja bym jeszcze potrzebował gotówkę, żeby sobie... Nie, szkodnik nie. Witaj. Homer. Sta. Mocna jak ska... Dobra, nie masz nic do powiedzenia. Kto z was jeszcze może handlować? Butch. Ludzie zawsze gadają. Kiedyś takie sprawy załatwiały się w dzisiejszych czasach na nikim nie można... Klin jakiś? Już nie pamiętam tych gości. A, dobra. Czego mu? To zależy. Przydałoby mi się otwieranie zamków. Magię też chciałbym się nauczyć. To kto to jest? A, krzykacz. Ty dostałeś pory ode mnie, nie? Niektórzy. No dawaj, dobra, zostaw te palenie. Dobra, może potem byście pole... O! Skrzęka mula, tak się boi mnie.
Pokaż jak sobie. Ty nie masz nic. Ty? Nic do powiedzenia, a pan Lares? Dobra, też nie masz nic do powiedzenia. Pan Mac coś ma do powiedzenia? Mogę mądrze postąpiłeś, przystępując do magów wody. Bądź pozdrowiony, bracie. Mogę Będziemy coś fajnego? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Jakieś nowe, wartościowe rzeczy, czy nie? Gówno same. Nie masz gotówki? Nie masz. Dobra. Mogę przejść. Idziemy odbić kopalnię. To chyba nie o tą fontannę mówię. Wodospad chodzi. Jest ciekawego? Co to za chłopaki plotkujecie? Witaj! Brawo. Ruszamy. Pora przepędzić stam. Idź przodem. Pójdę. Jaki tchórz. Idź przodem. Nie, że pójdę. Taką zbroję, że teraz mi będą smyrać tylko po jajkach. Kurde, 4 aż. Fajnie. Prawie nic mi nie zabiera życia. Kurde, zacięłem się. Się podnieciłem, a... Prawie rozwalili. Gdzie jest Gorn? Kurde, zaciął się ten down. A, on wolniej biega niż ja zapomniałem. No naprawdę, taki kawał muszę iść po niego? Ja pierdziele, co za gość. Ten dureń się zaciął. Nie ma go tu. A, czy się przetransportował tam? Na darmo tylko biegłem tu. Ludzie zawsze gadają. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Co? Ja se zrobię, Żurek. Nic już. Tak, mięso jest do zjedzenia. Tylko szyjkę mi zostawcie. Tak, ale nie wszystkie. To trochę tylko zjedz. No bo... No dobra. Witaj! Do boju! Witaj. Bo witam kogo goszczę. Co znowu? Zaczekaj. Widzisz te wszystkie... Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub co... Kiedy już zejdziesz na dół... Te, jaki cwaniak. Jaż tu wszystkich pozabijają, gościu. Nawet zwłok już nie ma. Oj. Tam coś jest na tle? A, klucz do tego chyba miałem, nie? Do cieciówki.
Tu jest kołowrot ten. A się prześpię chętnie. Zostaje zaatakowany, ale przez kogo? Myślę, że tam jakieś jaja są, to są skałki. O, doświadczenie dostałem. Co on dobrze mi zrobił? Kwadratowy, znaczy kwadratowy. Panciasty ten. No dobra, ku przygodzie. O, chcą walczyć ze mną? Panie, ja mam taką zbroję zajebistą, że mi możecie... O, jednak nie taką zajebistą zbroję. O kurde, jaki gnój. No, cwaniakowałem, to mam. Wchodzimy. Gorn. Atak. Kurde, łucznik. Gnoje strzelają do mnie. Kurde. Szybko jakiś napój. Wyciągaj to. Tamten się zaciął. Jeszcze pożałujesz. Oni, kurde, ich nie pozabiłem. Gorn, ładuj go. Jeszcze tego gnoja. Jeszcze pożałujesz. Dobra, jeszcze pożałuję. Kurze, zabierz, bo nie wiem. Muszę ich podobijać. Kurde, tu gościu biegnie jakiś. Spieprzaj. O kurde, ale by mnie zabił. Tam następny jest. Dobra, pozabijałem ich. Dawaj, wódkę pijemy. Szybko. Kurde, jak już ile mam energii. Dobra. Ojs. Patrz, gnój strzela jeszcze. Stanę się raz za niego punkty, czy nie? Dobi. Każdy pieniążek się przyda, a ja sobie skusz ich porozwalam. O, można tu zejść na dół? Nie. Dostał w cyce. Nie w gorna chciałem. Ta broń należy teraz do mnie. A, mogę zejść na dół, dobra. Pyk. O, tu można było zejść. Pełzacze tam są. Ciekawa kopalnia się zapowiada. Pieniążki. Zupa. A tutaj? Już jest? Nie. Dobra, idę na dół rozwalić tych gnoi. Skuszy go. Zaczę? A jak? Raz. O, kurde, twarde są. Dobra. Dobra, zbieramy dla tego gościa te rzeczy. Dwa są. Zapiszę na wszelki wypadek. Wojownik, to może dlatego taki twardy. Wyżej? Dobra, stasaka go, kurde. Nie mogliby dawać po 500? Tu zejdę jakoś? Zejdę. Zajebiście. O kurde! Wyciągaj miecz, durniu! O, za swego za... O, zajebiście. O, to już po mnie, nie? Jak z tego się ten... Nie ma szans. No chance. To. Dobra, pojedynczego to ja mogę... Dawaj, tasak. Dobra.
Kurde, zdążył gnój. No odmroź. Szybciej będzie. Z kopalnia. A jak z ogniem przywalę? Ten tam łupie kogoś, punkt doświadczenia dostaje. Dobra, dostał między cyce. No ja! 100? 18 to. No, kto pierwszy teraz? No dawaj, szybciej, to się jakoś... A, to czy... Jaka beka, to wystarczy się ruszać z tym. Kurde, dopiero teraz się dowiedziałem. Dobre. Nie ma tu żadnych fajnych tych. Muszę siknąć sobie. Jak rosołek dobry? Dobra. Ja pierdzielę, to było dobre, kurde, że się męczyłem wcześniej w tych kopalniach. Ale ładnie. O, o, grzybki są. Nie wiem, do czego mi one jeszcze będą potrzebne, ale... A ja stąd przyszedłem, nie? Tu do góry? Jo. Szynka, a po jakaś księga. Astronomia. Czemu dwie książki dostałem? To już miałem. 30. Grzyby. Sopka. No dobra. W ogóle to ja sobie ustawię miksturę przecież pod ten. Czemu ja sobie wcześniej ustawiłem? Pod, czemu ja nie mogę pod... Pod trójką co ja mam? Pod trójkę nie mogę nic ustawić. Czwórka. A, muszę zobaczyć co ja mam. Piątka. Teraz tak, to muszę powyłączać. Szóstka, dziewiątka, siódemka, dziesiątka. Ja bym co zrobił tak. Nie mogę pod trójkę nic ustawić, a czwórka. Mikstur nie mogę ustawić pod skróty. Napój błyskawicznego uzdrowienia. Czy to się różni, że stówę zapełni? Czemu nie mogę eliksirów dać sobie?
No dobra. Trójka. Tak. Czwórka, piątka. Tego nie mogę. To teleporty sobie pouczę, nie? 0, 9, 8, 7. O, sopel lodu mogę sobie... O, właśnie, sopel lodu. A gdzie jest? Pod czwórką, co to jest? Bryła lodu. To sopelka sobie jeszcze ustawię. Sopel lodu były 4, 5. Szóstka, ok. Mam coś jeszcze do jedynki. Światło mogę sobie... O! Światło pod tą. Ognisty pocisk. To pod czwórkę. A z tego golema mogę zrezygnować wtedy. Pod piątką co jest? Kula ognia. A czym się różni kula ognia od ognistego pocisku? Aha! A, to jest lepsze. Dobra. Co jeszcze mam, co możliwe jest na pierwszym poziomie? Leczenie jest, uzdrowienie, dobra. Takie buty. Zapis, światełko sobie dam. I idziemy sobie pięknie. Czemu tak powoli idę? Co się stało? Że on mi nie biega? Ja zapisałem. Czemu on mi nie... O, biegnie, dobra. O, tam coś jest. Co to leży? Ser. Myślałem, że jakiś list. Ser z ziemi. Gdzie Gorn już pobiegł? Dawaj grzyba. Ten już tam porozwalał tu. Witaj! Utrzymuj po... Dobra, zaczekam przy wejściu do kopalni i postaram się, żeby... Dobra, chodź on idzie ze mną. Do tak, boju. Jak on rozwala, to punkty dostaje, to mi się przydaje. Tam jest jakiś ziomek. To do niego. To za fiut. I 300. O, nadal pełzacz jest. Gień, szmato. Ten też go... O, kurde, z wyrol jeszcze go dobił. Chlebek. Ta, piwko, pewnie. Leży mi się, nie? Gdzie ty idziesz? Na górę się bić z kimś? O, zabił się. A gdzie on poleciał? Chyba pełzacze się nim zajmą, co? Się spierdoliłeś z góry. Może tam coś na górze będzie ciekawego? Gówno tu jest. Tych skał i tak nie mogę nic kopać. Czy będę dostawał punkty za to, czy nie? A nie, on kilofa chyba. Dziadek, spieprzaj stąd.
O, ładowarkę potrzebuję. Na zdrowie. Żurek będzie lepszy. Co? Żurek będzie lepszy. Żurek to żurek. Okej, okay, alright. Oj. Dobra. Ja na dół schodzę, nie? To się zacięło coś. Zszedłem. Gówno zszedłem. Do góry poszedłem. Tam jest drabina. O, tu jeszcze jest jakieś przejście. Dobra. Oj, to było głupie jednak. Ale głęboka to. Nie wiem, że mnie zestrzelą. Szkoda, że nie można zaskoczyć z tego. O, ilu ich jest. Teraz w pieprz dostanę. Tymek maszeruje. Maszerują wszyscy. Jeszcze jedno. Fajnie zabija. A? To przejdę, to potem sobie znowu poostrzę. Nie czy, żeby punkty doświadczenia dostać? No, wejdź do góry. No! Tutaj se przecież mogę przejść. Uj. Zielony to co to będzie? Nie, te gówna. Tam mnie sieka skuszył, kurde, chowaj się. Zenek. No. Gość przestał się ruszać, no. Zabiłeś go. Co? A. Rygnaj do mnie strzelał. Ten się spierdzielił z tego. Dostał pat na cyce, ten się zabił, a to kopacz.
możesz tak po prostu zabijać ludzi. Mogę. Dlaczego go zabiłeś? Już po tobie. Czego go zabiłeś? Bo mogę. No nie, no. Zabił się punkty mi. Dokopacz się zabił, dobra. A ty co teraz? Łoki, waleczny, Johnny. Pieniążki dawajcie, a nie tam jakieś gówna. Jeszcze jakiś gościu jest. O, puchar. Wszystko. Ty się zabił. Debil? Nic nie masz. Co zaskoczę? O, ten się zabił, ojejku. Co za gość. Przycięło mi się. Dobra, na dół. Na dół, na dół. O kurde, ale tu jest wielka ta kopalnia. O, pewnie. Tam jest ten pewnie ork. Państwo pełzacze. Jeden. Kurde, pogubiłem się trochę. Następny. Energetyki wszędzie leżą. Wiesz, tak jest. Nic nie ma. Grzybków. Czy nie ma nic na mnie? Nic. Tu wszystko. Znowuśmy. Jest skałka, okej. Okay. A, już wiem, gdzie jestem. Po tej drugiej stronie byłem już. No dobra. Tu się przyszło tylko do pełzaczy? A nie, zaraz, tu jest przejście jakieś. Nie, tajne. Lekarstwo orków? Dar bogów? O, chyba nie żyje. Padłem na cycę. Zabiłem. Dobra. Nawijamy z powrotem. Idziemy do tego orka, nie?
Super. Kolego, jak ty tam wszedłeś? Jak ja mam tam wejść? Z drugiej strony jakoś? Wszedł się teraz od Chrumala. Bo od drugiej strony trzeba do niego. A nie, tu mogę przy... Ty ziomek, jak do ciebie tu wejść? Pod zadaszeniem, nie wiem, może gdzieś tu jeszcze jakieś przejście, a tu co jest? O, tu jest jakieś przejście. O nie. Przejście, przejdzie. Kurde! Tu moku. Idziemy tu? Tu byłem. Nie, to jest od tamtej strony, dobra. Idę do góry, pewnie od góry, jakoś do niego można wejść. O, tu pełzacz jest, dobra. Jak tu się wchodziło? Tutaj. O, no weźmiemy, kurde. Panek przyda się na targ. Teraz... Jezus, ja nie wiem skąd ja przyszedłem. Pogubiłem się już. Tutaj nie byłem? Czy byłem? Jakiś trup leży. A, ja stąd przyszedłem, dobra. Gubię się już. Tam na górze byłem, to ja idę tu. No se pan kopacz kopie. Ja do góry muszę iść jeszcze. Tak mi się wydaje. O, napój tu był. Będę wracał, to sobie go wezmę. To są kopacze. No ty gnido. Jaki gnój. Chodź tu. Po co mnie zaczepialiście? A ja muszę ich zabić, bo oni będą za mną biegać. Sorry, chłopie. Nare. Co to jest? Ziółko? Pilow przyda się. Ten wstał. Nie, trzeba go też zabić. Napój od razu wezmę. Pachuta. Czy kocioł? Piec, nie kocioł. No dobra, ja idę tutaj, czyli jakoś do tego orka muszę dojść. Jak ja mam z nim po... No ale to widać, że tam od drugiej... Nie, no nie od drugiej strony. Waź gnoju. Jak tu wejść, kurde? O! Ale f... kurde! Tu od tej strony można wejść, dobra. A jak ja tam weszłem? Wszedłem? O, jest, udało się, zajebiście. Jeszcze się zdenerwuję. Darrok chcieć pomocy! Darrok ranny! Co się tu stało? Darrok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Darrok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją, Gaszluk. Ty pomóc. Darrok boli. Pomożemy. Co mogę dla ciebie zrobić? Darrok chcieć mocny lek. Albo Darrok umrzeć. O jakim lekarstwie mówisz? Gaszlug, otruć Darrok. Darrok chcieć lek, głupi.
Głupi Tarrok, zgubić lek, nie znaleźć. Panie kolego, ja już go mam. Co to jest Gachlug? Duży zwierz, dużo nóg ma. Gachlug groźny, zjadać ork, zjadać człowiek. Ach, masz na myśli pełzacze. Potrafisz porozumiewać się w naszym języku? Tarrok u ludzi długi czas. Tarrok dobrze słuchać. Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana? Urszak niewolnik, jak Tarrok. Urszak uciec dawno, dawno temu. Twój przyjaciel powiedział mi, że mógłbyś dla mnie zrobić ulu-mulu. Tarrok bardzo słaby. Nie ma lek. Dobra, pomogę ci. Tarrok umierać. Obcy przynieść lek, wtedy Tarrok pomóc. Masz. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Obcy nie jak inny ludzie. Obcy dobry, Tarrok, dziękować. Możesz już zrobić dla mnie ulu-mulu? Obcy ulu-mulu. Pomóc Tarrok. Teraz Tarrok pomóc obcy. Obcy potrzebować Krotak, Kastak, Dłaszkar i Ord-Antak. Co to obcy kurde jest? Obcy przynieść, Tarrok zrobić ulu-mulu. Co to jest Krotak? Być język ognia, język smoka. Gdzie mogę znaleźć takiego smoka? Smok mieszka w domu Tarroka. Obcy musi szukać. Smok mieszka też na piasku, przy morzu. Co to jest Kastak? Być róg, cieniostwór. Róg ostry jak nóż, twardy jak kamień. Gdzie mogę znaleźć tego cieniostwora? On w lesie albo w jaskini. Nie lubi słońce. Bardzo zły. Smok, obcy to ten uważać. Ognisty jaszczur będzie. Dwachkar? A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. Mam też to wszystko. Jak wąż ugryźć, nikt nie móc uciec. Co to jest Ord-Antak? Być ząb wielki troll. Robić duża dziura w ofiara. Gdzie mogę znaleźć trolle? Troll siedzieć w góry. Troll lubi dużo miejsca. Obcy szukać w górach na północ. Ale uważać na trolla łapy. Troll walnąć. Obcy spaść w dół. Ja też wszystkich rozwaliłem, powinien mieć to wszystko. Muszę już iść. Obcy wróci. Nie mam tego. Muszę już iść. Obcy. Może one się teraz pojawią. Co jest ciekawego? O, przeszedłem. Skrytka. Sierśliny? Co to jest? Coś jest? A, to tutaj jestem, dobra. Czyli można było przejść przez te belki do niego. Się nie wejdzie. Kolego. Bo już wszędzie byłem, czy nie? Tu do góry. Od tej strony. Peniu. Co, chcesz pogadać ze mną, czy co? Witam! Myślałem, że coś ciekawego powiesz. Wejdę jeszcze raz szybko, przejście po jaskini, czy wszystko już ten... Obszedłem. Oj, 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 a tu nie byłem, no faktycznie. Wasu. Góra, dół? Jak to się... no nie mogę. Kurde, nie zapisałem. Dobra, czytaj. To down. Tarro.
Zaczekaj. O! A lek mu dałem dopiero, dobra. Obcy nie jada. Ja myślałem, że mam wszystkie te gadżety, co on potrzebuje, ale widzę, że nie mam. Muszę już iść. Obcy. Dobra, wracam z powrotem tą trasą. A, zapiszę sobie linku. Tutaj do góry. Tak? Ja tam... muszę iść tam, gdzie ten kocioł był. Znaczy nie kocioł, ta... Jak on tam się nazywa? O, strażnika nie wyczyściłem jeszcze. Ciebie też zabiję. Giń, gnido. Już nic nie masz. Dobra, wracamy tu. Idę do góry teraz. O, coś tu było jeszcze. Nie, czy przyda się zawsze te pieniążki, jakieś będą potem na sprzedaż. Gdzie Gorn teraz gnije. No dobra, to było to jedno odnóże. Ja idę teraz. O, tutaj to była ta armata. Ja se postrzelam do tych wieśniaków. Wpadę? Przez płotek dam. Nie uciekaj mi, żebym cię rozwalił. Super. Wpadł na cyce. To jeszcze tego rozwalę stąd. Ale cwaniak się schował w tam. Dobra, do tego zejdę na dół, coś mi włosy w nosy spędzą. Ach. Zejdziemy kulturalnie po drobinie. Ten już strzela we mnie tu. Chyba do góry nie może. W ogóle taki dźwięk, jakby jakieś magiczne źródło było. Jak to się... Z guzikiem jakoś trzeba? Żeby się odpajęczyć. Chodź tu gnoju. Patrz. O, jaki śmieć. Radu? Jak to się robi? No dobra, rozwalił mnie. A może mi się wydawało, że to... Tu? Stąd go zastrzeliłem, wcześniej tak nie zrobiłem. Padł na cyce. Właśnie na dół. Może by się wydawało, że trzeba się poruszać, żeby tą pajęczą sieć rozwalić. Dobra. Jest tu coś ciekawego. Przyda się. Wszystko się przyda. Powrotek. Jakieś rośliny są. O, flaszki. Ale se schowali piwko za beczułkami. Beczułki pewnie z winem, nie? Albo też browar. Dobra, wszystko mamy. To możemy stąd spylać. Jednak łaj zachodzi po tej drabinie. Dobra, panie Gorn, ewakuujemy się. Witaj! Wychodzimy stąd. Do bo...
Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. Grunt, że kopalnia znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, żeby tak już zostało. Dobra. Co słychać? Na razie cicho. Li powinien niedługo podesłać tu posiłki. Póki co postaram się tu... Okej. Do zobaczenia. Ja bym się przetransportował. Nie, do bractwa mi nie jest potrzebny teleport na razie. Gdzie to jest? Teleport do bractwa nekromanta. Siódemkę wyłączymy, ja sobie wezmę to jako siódemkę. Stary, mam do pogadania z tą. No. Za potę... Jestem gotowy. Nie mogę cię... No nie jestem gotowy, no nie. Obyś wrócił. Dobra, trzeba trochę iść naostrzyć znowu tych sprzętów, że punkty nam robić. Z Li pogadamy. To nie było... Ludzie za... Witaj. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Myślę, że zagrożenie już minęło. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Przecież dziękuję. Jestem. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Jeszcze coś. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności. Dziękuję. Do zobaczenia. Co my tym razem posunęli się... To samo gadasz. Dobra, jaką magiczną runę dostałem od ciebie? O ile? Czemu trzy mi dał? Lista burza, ale to... A, czwarty poziom, to ja to sobie mogę posmyrać co najwyżej. Paki. Witaj! Dobra, idziemy ostrzyć punkty, ponownie narobić. Trochę szmalu mam, to można działać, nie? O nie, zaciął się! O, dobra, już się przestraszyłem, żebym musiał znowu to powtarzać. Ale tu zapiszemy, nie? Kowal, masz coś do powiedzenia? No dawaj, to spieprzaj. Kill off na ostrzymy, zawsze to jakieś punkty będą. Trochę jest tych kill-offów do naszej. Dobrze, będą punkty.
Język to pielcek i miecz. Oj, pomyliłem się. Kurde, szkoda. Miec sędziego wcale dużo punktów nie daje. Znowu się rypnąłem. A ta nie dodaje punktów. Bardziej się ten opłaca. Ładnie, 1500. Ładnie punktów nazbieram, elegancko. Jest nowy poziom. Super. Rudy, okej. Okay. Mogę się nauczyć. Do magów idę teraz. Pyk, 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 pyk. Pod siódemką, nie? Jestem gotowy do przystąpienia do drugiego kręgu. Poznałeś już magiczną naturę języka runicznego. Teraz zgłębisz jego tajniki. Po przystąpieniu do drugiego kręgu poznasz silniejsze zaklęcia ofensywne oraz tajemnice magii uzdrawiającej. Musisz się jeszcze wiele nauczyć,
zanim dane ci będzie. Wiesz już, że runy mogą być wykorzystywane do chwili wyczerpania twoich własnych. Jednak zanim przystąpisz do działania, zastanów się nad celem, jaki ci przyświeca. Moce, którymi będziesz dysponował, mogą nieść śmierć i zniszczenie. Ale prawdziwy mag wykorzystuje swoje zdolności tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne. Kiedy w pełni uświadomisz sobie ten fakt, zrozumiesz prawdę kryjącą się za magią runiczną. 20 punktów, kurde, jest za mocno poziomu, muszę wskoczyć. Za potęg... Jestem ranny tymi słowy. Pokaż mi. Kierunku listy? A, to jest czar, dobra. Dobra, mam nowe czary, znam. Znam, mam. Poziom drugi, co jest poziomu drugiego? Uzdrowienie. Przyda się pod trójką, a w życiu. Co się zrobi, stanie teraz, jak się przetransportuje? Tylko to jest chyba ostatnio używane. Dobra, uzdrowienie, uzdrowienie. Zrobimy tak, uzdrowienie pod czwóreczką. Ognisty pocisk jest słaby, więc nie potrzebuję. Światło. Światło. Już więcej nie ma, więc run. B20 000. Dobra, zapisać. I zobaczymy, co to daje. Jak kot mnie przeniesie? O! Zajebiście, wszędzie mi przeniesie. Zajebiście, nie muszę innych tych mieć. Teleportów. To trzeba wyłączać teleporty. 7, 6, 8. O kurde. Piękny kryształ. Dobra, działamy. Stary obóz, nowy obóz. Obóz sekty, obóz orków, fanatyków, stara nowa kopalnia, puszczające do dala, co to jest? A tutaj. O, Lestera już tu nie ma, dobra. Jeszcze raz, a przeniesiemy się do przemytników. Zajebisty kamień. Dobra, pogadam z nimi i kończę. To może będzie miał gościu coś na sprzęt, ten kryształ, żebym mógł. Znalazłem relikwiarz i notat. Niesamowite. Podobno w tej skrzyni zamknięta jest korona Innosa. Jednak nikt nie wie, jak ją wydobyć. Daj mi tę skrzynię, a oto i twoja zapłata. Pokaż mi to. Zapraszam. Mam sporo ciekawych rzeczy. O, mam bryłki, dobra. To tamten też będzie miał te 9900. Też jeszcze pójdę do niego wtedy. Autynium niepotrzebne. Dobra, sprzedamy tobie. Gdzie są kilofy? Kilof jest dwuręczny.
Karton, jakieś gówno mu sprzedamy. No i zajebiście. O, ale... Facet ma dość! No, silny jest, dobra. Facet ma dość. No już, z drogi! Kto nie chce słuchać, musi... Nie tu chciałem się przenieść, do starego chciałem się przenieść. O, zajebiście, przeniosłem się tu. Czy będą mnie atakować wszyscy tutaj, jak jestem? A mogę się połamać do skrzynek, bo... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Mam już dość. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Niektórzy nigdy się nie nauczą. W tej historii nie będę dalej słuchał tej prawdy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Oj kurde. Dajmy lepiej. Nie powinieneś wierzyć do wszystko. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Ludzie zawsze gadają. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się chyba nikt nie zdarzy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Musisz uważać na to. Zawsze to samo. Zobaczmy, co się teraz stanie. Atakują mnie. Dobra. Nie ma sensu z nimi walczyć. Idę zobaczyć, czy Chopin zluje gotówkę.
fanatyku będzie najbliżej. Niech. Dobra, zobaczymy, czy ten gościu będzie miał dalej tyle szmalu, żeby powymieniać sprzęt. No, chłopaki, się teraz okaże. To nie skorpion. Pokaż. No, nie ma już gotówki, ale szkoda. Twój kumpel? Pokaż mi. Też nie ma, ale jazda. Dobra. Trzeba się przespać. Jest gdzieś łóżko jakieś? Jest. Trzeba kończyć już. O, sen dobrze mi zrobił, super. Dobra, zapiszemy i kończymy. Dobra. Strzałeczka.